Przed wojną znany i lubiany aktor filmowy. W czasie okupacji Volksdeutsch i zdrajca narodu polskiego. Za kolaborację z Niemcami Związek Walki Zbrojnej skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 7 marca 1941 roku. Dzisiaj wraz z twórcą kanału Niediegetyczne przedstawimy wam losy i przebieg zamachu na najbardziej znanego kolaboranta III Rzeszy, Igo Syma. Urodził się w Innsbrucku w rodzinie polsko-austriackiej jako Karol Julian Sym. W czasie I wojny światowej dołączył do armii austro-węgierskiej i trafił na front, gdzie po kilku latach otrzymał stopień porucznika. Po zakończeniu wojny i odzyskaniu przez Polskę niepodległości wyjechał wraz z matką do Żywca. Niedługo potem założył polski mundur i służył w Wojsku Polskim. W 1921 roku przeszedł w stan spoczynku. Aktorską karierę rozpoczął w drugiej połowie lat 20. po przeprowadzeniu się do Warszawy, występując w takich filmach jak Wampiry z Warszawy, O czym się nie myśli i Kochanka Szamoty. Jako przystojny amant szybko zyskał sławę, a wśród płci pięknej budził zachwyt. W środowisku filmowym był bardzo lubianym i szanowanym aktorem. W 1927 roku otrzymał propozycję zagrania w austriackich produkcjach. Wystąpił w kilku tamtejszych filmach, a po powrocie do Polski był uznawany za aktora kina światowego. Po zakończeniu ery kina niemego, Symowi trudno było się odnaleźć w filmach dźwiękowych, gdyż jego łamana polszczyzna mocno utrudniała pracę przy dialogach. Dobrze, ale ja zrobię swoje. Pan profesor ma przecież najrozmaitsze tajemnice, plany. Kiedy w 1939 roku wojna z Niemcami była już niemal pewna, Sym zaangażował się w pomoc ludności cywilnej Warszawy. Kopał rowy przed niemieckimi nalotami, a kiedy rozpoczęło się bombardowanie stolicy, aktor pomagał odkopywać ludzi z gruzów. Podczas jednego z nalotów został lekko ranny. Nic nie wskazywało na to, że rozpocznie kolaborację z niemieckim okupantem. Kiedy Warszawa została zajęta, Sym zaczął pokazywać się z hitlerowską opaską, a ponoć także w nazistowskim mundurze. Okazało się, że otrzymał status Reichsdeutscha, pełnoprawnego obywatela III Rzeszy. Dzięki jego zasadzce 1 listopada Gestapo aresztowało ukrywającą się aktorkę Hankę Ordonównę, która głośno protestowała przeciwko wyświetlaniu hitlerowskiego filmu o zajęciu Warszawy. Niedługo potem Sym rozpoczął kierownictwo teatrów w Warszawie oraz propagandowego kina Helgoland. Otrzymał także posadę doradcy do spraw kulturowych gubernatora Warszawy Ludwika Fischera. Tajna rada teatralna zabroniła polskim aktorom grać w niemieckich filmach i spektaklach. Sym zaczął namawiać swoich kolegów do brania udziału w swoim teatrze dużą, jak na czas okupacji, ilością gotówki. Gdy to nie przekonywało aktorów, zaczął im grozić wywiezieniem do obozów Auschwitz. Sym mocno zaangażował się także w produkcję antypolskiego filmu Heimkehr w 1940 roku, namawiając kilku polskich aktorów do wzięcia udziału. Polskie państwo podziemne już w 1939 roku obserwowało aktora. W 1941 Wojskowy Sąd Specjalny Związku Walki Zbrojnej wydał na Igo Syma karę śmierci. Dowódca ZWZ, generał Stefan Grot-Rowecki, zatwierdził wyrok. Zadanie rozpracowania celu otrzymał oficer kontrwywiadu, przedwojenny aktor i reżyser, Roman Niewiarowicz. Pierwszym pomysłem było otrucie aktora, jednak Grot-Rowecki nie zgodził się z tym rozwiązaniem. Generał chciał dać jasno znać Polakom i Niemcom, że polskie państwo podziemne istnieje, a każdy przejaw zdrady narodu będzie surowo karany. Igo Sym miał zginąć przez zastrzelenie. Gdy grupa Niewiarowicza dowiedziała się o planowanym na 8 marca wyjeździe Syma na stałe do Wiednia, został wydany rozkaz o wykonaniu zamachu 7 marca 1941 roku. W pośpiechu został zorganizowany plan jego zastrzelenia. Do tego zadania została wyznaczona specjalna grupa bojowa ZOM, kontrwywiadu okręgu Warszawa-Miasto. Dowódcą grupy został podporucznik Bohdan Rogoliński, pseudonim Szary, a wykonawcą wyroku podporucznik Roman Rozmiłowski, pseudonim Zawada. Kapral Wiktor Klimaszewski, pseudonim Mały, miał zostać na ubezpieczeniach. Godzina 7:10. Mieszkanie Syma przy ulicy Mazowieckiej. Do domu Syma pukają Szary i Zawada. Drzwi otwiera pokojówka, a panowie proszą pana Igo Syma. Po chwili przed członkami podziemia pojawia się aktor. Czy pan Igo Sym?
Tak, czym mogę panom służyć? Masz łotrze za Polskę. W tym momencie Zawada strzelił prosto w serce Syma. Ten padł na ziemię i zginął na miejscu. Po udanej akcji Zawada i Szary szybko opuścili blok mieszkalny, a następnie natychmiast rozdzielili się. Następnego dnia została ogłoszona w Warszawie żałoba. W odwecie za dokonanie zamachu aresztowano około 100 ludzi, w tym część aktorów, takich jak Leona Schillera i Stefana Jaracza, którzy po przesłuchaniu na pawiaku zostali przewiezieni do Auschwitz. Innych 21 zakładników zostało rozstrzelanych w Palmirach. Został także wystawiony list gończy za małżeństwem aktorów damieńskich, podejrzewanych o pomoc w zamachu. Dwóch wykonawców wyroku, Bohdan Rogoliński i Wiktor Klimaszewski, zginęło w późniejszych akcjach, a Roman Rozmiłowski zmarł 3 września 1944 roku w czasie Powstania Warszawskiego w wyniku odniesionych ran. Dziękuję kanałowi Niediegetyczne za użyczenie głosu do mojego filmu. Na jego stronie pojawił się materiał z moim gościnnym występem, ukazujący filmy inspirowane historiami polskich morderców. Mam nadzieję, że to nie ostatnia tego typu współpraca. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału Poznać Kino, a także Niediegetyczne.